Ej, cześć, siema na wszystkim, ludzie, z tej strony Xizer i to jest w kolejnym odcinku, moi drodzy, na kanale z klasycznych, wiesz? A dzisiaj pora na Milenkę, którą zagramy sobie z Sońką na średnim poziomie trudności, moi drodzy. Troszkę tam coś ćwiczyłem na treningu, nie robiłem jakiegoś niesamowitego kombosa, po prostu tak poklikałem, bo nie chcę mi się tracić czasu troszkę na, wiecie, nauczenie się postaci, która i tak w sumie tylko mi zajmie nagranie odcinka, ponieważ nią nie gram zbytnio. Też czas jest taki, kurczę, że jest prawie 16, zanim to wrzucę itp. itd. Także dzisiaj nie ma czasu na przećwiczenia tutaj jakoś mega bardzo postaci. Coś tam wyklikamy sobie. Także no, jeżeli oczywiście odcinek się wam spodoba, pamiętajcie o lajkę się w górę, o subskrypcji na kanale. No i komentarz, jeżeli macie taką ochotę oczywiście. No i co, dzisiaj kolejny dzień, moi drodzy, z głowy. Jeżeli chodzi o właśnie te, jak to się... Jeżeli chodzi o robotę, no, także fajnie. Good. No i co? Zaczynam wolne, moi drodzy, od czwartku. W sensie 21 już zaczynam. Także fajniusio. 21, 25. Mam wolne, także fajnie. No i dobra, mamy gierkę. Nitara i Cyrex, pierwsi przeciwnicy. Dobrze, damy radę, tak? Siemam, Milenka. Witam cię. No dobra, coś tam poklikamy. Iść. Okej, brawo. O ty kurde. How dare you? Okej, zaprzestań tej czynności. Okej. Dobrze, no coś tam klikamy, no. Iść, surowica. Dobrze. Okej. Iść. Oj, miał być enchanted, ale dobra, niech będzie. Okej, iść. Może być. Ej, yo. Oj, debugging wyszedł troszeczkę. Dobra, liczę na podbródkowy majster. O, koteł mi tutaj się, moi drodzy, spędza. Ona ma 0,9 HP. O, lag, czyli dostała. O, koteł już. To troszkę bolało, tak. No dobra. Pierwsza runda z głowy. Rewelacja, ponieważ kombosy są takie, widzicie, jakie są, takie średnie mi wychodzą. Ale it is what it is, ladies and gentlemen. Heavy i Syrena kolejni. Dobrze. Zmierzymy się jak najbardziej. Na razie mówię, no tak. Granie tą Mileną jest całkiem interesujące, nie powiem. Te spele jej, no głównie teleporty i roll w sumie, jest takim głównym tutaj właśnie czynnikiem, że ona jest całkiem mocna. Bo nawet w powietrzu da się użyć na przykład tego takiego kręcenia się. Może właśnie muszę to zrobić zaraz. No na przykład. Koteł pewnie tutaj czeka, żeby się położyć, ale ja muszę po nagrywce dopiero dam tutaj miejsce. Bo ja teraz siedzę na tym krześle, gdzie ona lubi strasznie siedzieć, bo na nagrywce to się, wiecie, no wolę w lepszym krzesełku. Chociaż powiem wam, że tamto zwykłe, takie typowe jest bardziej wygodne niż na przykład to, co teraz mam. Może bym musiał zainwestować jakieś takie fajne, regulowane, że mógłbym dosłownie sobie tak fajnie kręgosłup, kurczę, wiecie, jakoś się położyć bez problemu, tak oprzeć bez żadnego tutaj, wiecie, bólu pleców. No i dobra. No, lecąc dalej. Kontynuacja. No ale pięknie wyglądasz, Milenko. Awsztor. Siemano. No i dobra. Iść. Okej, no prawie mi wyszło to, co chciałem, ale może nie do końca. Okej, pup. Milenka, o. Nie miało być tak, ale... No ty gnoju. Iść. Okej, to daje no kapa, warto wiedzieć. Odbrudkowy, dziękuję, dobranoc. Syrowiczka gaming. O. Kurde, jakie kombosy. Dzięki, bierz do ręki, kolego. What can I say? O, nie to, ale dobra. Okej. Muszę mnie nie bić tak mocno. Dobrze.
To taka gaming, moi drodzy. Uś. No dobra, zróbmy sobie fatality najwyżej. Przystawka, bliski dystans. Iś. No i proszę bardzo, elegancko, przystaweczka hawikowa. Smacznego, Milenko. Nice. Fatality. No i wciągnięty kolega został. Całkiem solidnie. Kredyty muszę je wymienić w końcu, bo za dwa dni koniec sezonu, moi drodzy, więc jak macie tutaj zaoszczędzone sezonowe te punkty, to pamiętajcie, żeby je wydać. Bo no. Bo troszkę lipa, jak zostaną. Na jakiekolwiek skiny jakieś, naprawdę. Nawet jakieś, co wam się nie podobają, ale żeby było, zawsze wiadomo. Macie weku. Spoko sprawa. No i co? No i tyle. No i tyle. Właśnie, jakoś mam, kurde, dziwny feeling takich dłoni. Byłem się dopiero, więc tak... Wręcz suszony. Powiem wam, że na... Jakby tak po 8 godzinach w sumie roboty w tym pomieszczeniu, gdzie ja robię, w sumie całej hali, tak wilgotność jest taka... Inna troszkę, większa. I tak, kurde, te ręce się wychodzi takie suche wręcz, dosłownie się ma. Naprawdę jest to niesympatyczny feeling. Ale po nagrywce sobie nawilżę jakimś kremikiem, czy cholera wie czym tam. Wiadomo jak to jest, widzowie moi cudowni, najcudowniejsi na świecie. Subskrybent tam doszedł, trzeba przeczytać, moi drodzy, przeczytam, sekunda. Akurat tak gierka dzisiaj, o jednak nie teraz może. Może dopiero zaraz, moi drodzy, Kung Lao i Sujinko. Oj, Kung Lao, zdechniesz. Zdechniesz. Iś. O ty. Iś. O ty, kurde, zrobił unik. Eniu, fako. Ej. Jedzonka, tu. Iś. O ty, kurde. Sujinko dostał rykoszetem, jak zawsze. Bo nie będę enchanta marnował, nie ma sensu. Dobrze. Tylko jedna drwina, biedna, moi drodzy. Bieda. Aż piszeć przestało. Oj, to tak trochę średnio wyszło. Okej. Okay. No. Dzięki. Oj, to raczej aż takiego knock-upa nie daje, jak myślałem. Ej, to bolało, koleżanko. Już. O, znowu, moi drodzy, my bad. Ej, dziękuję. Było blisko. Dobra, Kung Lao. Oj. No naprawdę, no dobra, no niestety Kung Lao nie zginął tym razem, no unlucky, no. Jak to się mówi. Nie! Jaka jestem zła. Dobrze. Pierwszy plan, elegancko, bo pierwszy poziom wbity, no szokedy. Raiden Sonia kolejny, dobra. Jest troszkę PPK Gaming, ogólnie nie powiem, jest to wyczuwalne, także wybaczcie za to. A, suby nowe. Ja tutaj chcę zawsze dziękować, bo wiecie jak to jest. Ktoś doszedł na pewno. Fabian, dziękuję bardzo za subskrypcję. Tutaj. Czy coś jeszcze tutaj było? Chyba nie jakoś. Chyba, że jeszcze Aquex też dzięki bardzo za suba. No i chyba to byłoby wszystko na razie. Także dwa subiki sobie doszły. Dziękuję, że jesteście, moi drodzy. Niestety kanał nasz trochę umiera. Nie wiem dlaczego i czym jest to spowodowane, że nasze viewsy nagle zleciały do totalnego prawie że zera. Ponieważ co, jak patrząc na to, jak ostatnio viewsy ładnie ponad 100 na każdym odcinku były, to tutaj nawet 30 nie możemy wbić na odcinkach, także jest to dość mocny upadek. Nie wiem dlaczego i czym spowodowany. Może tym, że ludzie nie mają czasu i że jestem nudny na przykład może, ale I don't know. Ej. O kurde, jaki knock-up. O, dobrze, ładnie. I to właśnie taki trik, moi drodzy, o. No, ładnie. O ty kurde, sana, o. Ale gumę. O, mi czepalu. Tak na mnie wołają. Dzięki. A, serum. No. Dzięki.
No okej. Zobaczcie, kafelek. Nie ma kolego. O ty. Ale jak to mnie trafiło? Trochę jestem zesmatony tym faktem, ale dobra. Szanowa być. Co jest? Już tylko Enchanted mogę. Ale Enchanted to jest to, ja nie wiem. I don't know, guys. Okej, okay, au. Ale coś denerwując na koleżankę. Ajaja! No dobra, zróbmy fatality z dyńką, bo czemu by nie? Moi drodzy, dyńkowe fatality. Pom pom pom. Nara. Uwaga. No. Jajd. Dzięki. Dobrze, dobrze. Happy Halloween. No to trochę jeszcze czasu do Halloweenu, ale... Ale no. Milenka wygrała. Dobrze. Jak Milenka wygrała, to bardzo dobrze. Tania i Sub-Zero teraz. Dobrze, dobrze, Tania. Jesteś bardzo tania. Tania, 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 tania. Dobrze, dobrze. No także mówię, trochę upadek kanałowy. Nie wiem czym. Dlaczego? Dlaczego? Za jakie grzechy? Ja nie wiem, nie wiem, naprawdę. No ale cóż, no, jest jak jest, niestety. Czasami są wzloty, czasami są upadki. Teraz jest upadek ostateczny, że tak powiem chyba. No ale co, no życie, życie jest jak jest. Ci, którzy chcą oglądać, to oglądają proste. Ci, którzy nie chcą, to po prostu nie oglądają jakby. Jest to banalnie proste do wytłumaczenia. Jest to naprawdę banalnie proste. Także ja to rozumiem, naprawdę. No i proszę dać grę, bo nie wiem co, tylko pogoda jest tragiczna, moi drodzy, naprawdę. Ja wychodzę z tej roboty i po prostu auto takie, automatycznie takie, nie wiem, niechcenie do niczego, jest tragicznie. Pada deszcz, mrzaweczka, pochmurnie. Wolałbym, żeby było pochmurnie, ale na przykład padał śnieg, byłoby biało, biało równa się... Tak zmysłu bardziej, wiecie, kurczę, jakoś, nie wiem, na to patrzą i tak jakoś tak weselej jest, no nie wiem, bynajmniej mi. Powiem wam, że to interesujące jest. Siema Tania, no dobra. I zgamy się. Hello, hello. Dobra, czy ja mogę jakiś kombos, na przykład jak XY, no to coś takiego, bo ja nic innego prawie nie wiem tutaj. Iś, iś. A to jest takie coś. Okej, okay. Nice. Siemano. No, naprawdę blokujesz wszystko. How dare you. Oj. Naprawdę. A! Już. Dzięki. Nie masz shielda żadnego. Boże. Nie, ty jesteś niedowiarzy. Niedowiarzy jesteś, niedowiarzy. Oh. A jak? Oczywiście. Już. No, jak śmiałaś zaatakować koleżanko. I jam, jam, jam. Bardzo dużo tych samych ataków niestety Milena posiada troszkę. O, teraz trafiłem tym. Ajajaj, teraz nie pykło. Ło. Dobra, niech tutaj nasza Sonia najwyżej zadziała. Proszę bardzo, całuska w stronę Tani. Niuch. Dziękuję bardzo. Fatality. Classic one. Od Kamilki. Widzowie, dobra. Mam prawie 2000 coinów na gambę. No niesamowite. Okej, okay. Sub-Zero i Darius kolejni przeciwnicy. I potem Milenka i Sonia, czyli lustrzanka. Jajajaja. Niesamowite. No i potem oczywiście Szymon Trobalski. No, co będzie miała Milenka? To pewnie, że powie swojemu ludowi. Albo ludu? Mój lud? No wiecie o co chodzi, że mam tarkatę, ale jestem waszą princes, więc proszę mnie nie zjadać. Bo ja was zjem pieręce jak już. Umiem walczyć ogólnie, będę wami dowodzić. Oni powiedzą, jej,
Dobrze, że się przyznałaś. Super ekstra odlotowo. Niech będzie. Bądź naszą przywódczynią. Coś takiego, nie wiem, no. Chociaż w sumie, skoro Kitana ma zakończenie takie, że ona przejmuje dowodzenie, więc jeżeli to się łączy z jej siorą, to właśnie raczej będzie tutaj inaczej, czyli nie będzie tutaj Milena dowodzącą, jakby. Także, no, kurczę, trzeba mieć to na uwadze i jest to bardzo prawdopodobne w takim razie, że tak to właśnie będzie. Bo zazwyczaj to właśnie tutaj tak to wygląda, że te endingi są, wiecie, nie te jak kronikowe, tylko takie realistyczne po śmierci po prostu Szajsunga. I wszystko wróciło do normy, tak więc no. No. Siema Sub-Zero, pierdzielony Los Muertos. Nam, dobre. No dobra, pizgamy się. Oj, oj, fakty, no. Eś. Dzięki. No i nieźle. O ty kurde. Can you stop? O, wow. Dobra, jakieś kombosy. O ile Fatal Blow przyjęte na morby, naprawdę? Może ja też chcę zrobić Fatal Blow, ale nie zbijają mi tyle HP, no jak ja. Impossible, ladies and gentlemen, impossible. Uo, dobra, gościu. Smacznego. Masz, dziękuję. No. A tu. Tu za koszki posmak. Masz tutaj. Tatana! No. Ej, kurde. Ej. Dzięki. Ej, yo, chill. Ajaj, zmarnował mi niedobrze. Dziękuję. Ja chciałem zrobić takie coś jak... Okej, no to chyba nie zrobię niestety. Dziękuję, po prostu gnij. To by było na tyle. Czy ona to zrozumie? Kto? Dobre pytanie. Ciekawe tutaj. No dobra, nasze lustrzane odbicie. Pora najwyższa, moi mili. Ale na sklepie. Ale dobra, damy radę. Co ja mam tutaj na tym... O, the fuck? Ja miałem coś na monitorze, wybaczcie. Czy widziałem tą czarną kropkę? Nie wiem, co to była za czarna kropka, ale była to czarna kropka, którą trzeba było wyeliminować. I tak też zrobiłem, także... Także bardzo dobrze. No dobra, witam. Druga ja. Ola, la, 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 la. Hello, hello. Shalam aleikum, aleikum shalam. Oj, ja chciałem... Jest tak, dobra, źle robię to. Okej. O, tak, no to jest mega combo, nie? Ty wszystko blokad? Okej. Ostatnie, mnie, koleżanko. Jesteśmy siostrami wręcz, można powiedzieć. Dosiad, proszę państwa, dosiad tak zwany. Iś. Okej, nie zrobisz fatala, dziękuję. Ups, erup. Aha, trochę to chyba żywiłem, ale... Usana wabycz. Ja. Dobrze. Też ci doszedł, a nie mogę doszadł. Dlaczego nie mogę doszadł? A czemu doszedł tutaj zrobić? To nie mogę. Nie wiem, jak ta Milenka działa do końca, więc to... Też ma i bad oczywiście. Pędził. Ała. O, nie wiem, czy ja to przeżyję. Jest problem chyba. Może? Nam. Żyję. Teraz moja kolej. Ha. Jak Kuba Bogu, tak Bogu. A to... Better player po prostu, wiecie o co chodzi. Skill issue. No.
Dziękuję bardzo. Zrobimy ci jeszcze fatality oczywiście, bo czemu by nie? Jesteś tylko moim zwykłym klonem, a jestem prawdziwą Milanką, także... Sorry, ale you must die. No. Nice. How spicy. Dobra, pora na Szymona Trąbalskiego, moi drodzy. Gagri, gagri. Tutaj loading trochę więcej zajmie, bo oczywiście wiadomo, jak to nie jest walka na samym szczycie piramidy, no dokładnie. I tło, i w ogóle, także wiecie o co kaman. Plus szajs, plus Quanchi, który nie jest cameo postacią actually, tylko zwykłą, więc musi jeszcze to załadować. Tak właściwie. No. Najlepsza rzecz, jaką zrobiłem w tym odcinku, to wziąłem Sonię, dlatego że kolorystycznie miałem czerwony, po prostu ten czerwony strój do niej i się komponował całkiem po prostu, dlatego ją wziąłem głównie. No cóż, i miałem pomysł na cameo, mówię, dobra, coś czerwonego, bo mam taki strój, no to weźmiemy sobie tutaj Sonię Bladę, czerwoną chromę do niej, no i tak też zrobiłem. Czy żałuję wyboru? No nie, bo całkiem nieźle się przydaje tutaj w walkach. Myślę, że jeszcze lepsze wykorzystanie, jak ktoś by ogarniał, było. I myślę, że jeszcze lepsze wykorzystanie by miał Skorpion na przykład, jako cameo. Bo tutaj mam troszkę knock-upów, a Skorpion, jak wiadomo, ma te strzały takimi kulkami i jeszcze bardziej knock-upują one. Więc można fajnie przedłużyć na pewno combo tej Mileny, więc myślę, że to by było o wiele bardziej useful po prostu. Ale czy ja... No myślę, że tak. Ale... Ale jest Sonia. To jest Sonia. Hello! Dobra, Szymon. Ja powiem ci tak. Ale gówno. Pocieszający początek. Okej. Okej, nieźle. O ty blokaczu. O nie. You bitch ass. A jeszcze graba nie robiłem. O, no chyba nie zrobię. Dobrze. Iść, iść. Nara. Kolego. Dobra, kolego, jeszcze grabów nie robiłem. Musisz. Jesteś pograbowany. Najpierw Kamilka. Iść. Dzięki. Dzięki, dzięki. I teraz mój grabik. Dziękuję. Kupu, ale kolego, masz tutaj dobrze. Eś, eś. Ej, no proszę mnie nie trollować. Wow, nice. Nie rób mi fatala. Dosiadł na koniec, proszę państwa. Zbezczeszczenie totalne. No dobra. Udało się, bez zbędnych problemów. Uś, dawaj go mi lepka. Uś, uś. Siup. No i ostateczny cios. Dobrze. No i zobaczmy. Ending Milenki, moi drodzy. Co my tutaj mamy ciekawego? What we have here? Okay. Though worried about how the public might react, I met with Baraka to discuss his Tarkatans. Speaking from his heart, he moved me. I agreed to visit his colony and see how his people lived. The conditions were atrocious. This was one of my mother's few mistakes. Like all outworlders, she treated Tarkatans with scorn. What they deserved from us was compassion. And the only way to get it for them was to reveal my affliction. To show all my subjects that even an empress could get Tarkat. The scandal my revelation caused was intense. But with the help of Kitana and Tanya, I emerged from it a stronger empress than ever. My honesty, empathy, and resolve won over my remaining doubters.
There is no longer any question that I am fit to lead the Empire. Okej, czyli jednak jest cesarzową. Trochę się tutaj pomyliłem w takim razie, nie spodziewałem się. No ale dobra, dobra, nikt spoko. Zjednoczenie Tarkaty i tego wszystkiego. I mean, it's alright. Także, no co, nie będę narzekał tutaj całkiem gituwa. Także no, moi drodzy, dajcie znać, co wy uważacie. Jeżeli się podobało, pamiętajcie, like, subskrypcja, komentarz, jeżeli chcecie tylko i wyłącznie. Tak, nie zmuszam. Także no, ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w jutrzejszym odcinku, także trzymajcie się. Do następnego i pa, pa!